Grzegorz Nowak, Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy. Witam Pana w Podwojach Wileńskiego Domu Kultury. Jesteśmy tutaj po to, aby Państwa zaprosić na specjalny okolicznościowy wykład w przyszłym tygodniu Święto Niepodległości. Dokładnie tak. W środę mamy 11 listopada. Ze względu na różne święta, imprezy świąteczne, które w tym dniu są organizowane, nie mamy czasu spotkać się z Państwem w ten dzień akurat, ale w piątek 13 listopada zapraszam na wykład przygotowany przez członków naszego stowarzyszenia o godzinie 15:00, wykład poświęcony Wojsku Polskiemu w latach 1918-1939, połączony później z projekcją filmu Płomienne Serca, przedwojennego filmu, traktujący film jest o szkole podchorążych. Czyli zapowiada się ciekawe przedsięwzięcie historyczne, ładny rys. Mam nadzieję, że będzie interesujące, także wstęp jest wolny. Kto zainteresowany, zapraszam. Piątek, 13 listopada, godzina 15. Przy okazji chciałem Pana zapytać o Państwa stowarzyszenie. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy działa już od 12 lat na terenie województwa łódzkiego. Główną siedzibą jest Łódź. Członkowie stowarzyszenia natomiast są z wielu miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Są to członkowie z Sieradza, z Poddębic, z Gierza, Białej, między innymi z Wielunia. Także dzięki temu jesteśmy tutaj, możemy gościć. Czyli suma summarum, ile jest Państwa w stowarzyszeniu? Około 40 osób. To pasjonaci historii przede wszystkim? Tak, jesteśmy pasjonatami, to nie jest dla nas praca zarobkowa. Traktujemy to jako poświęcenie swojego czasu, aby pokazać, jak wyglądał mundur Wojska Polskiego przed wojną, ile tego wojska było. Upamiętniamy groby naszych poległych żołnierzy, opiekujemy się tymi grobami, odnajdujemy, tworzymy listę poległych żołnierzy z 28, 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, a trzeba pamiętać, że te pułki między innymi rekrutowały swoich żołnierzy z terenów tutaj Wielunia przed wojną. A te piękne stroje wojskowe, skąd Państwo mają? No kupujemy. Kupujecie, tak? Mamy własnych krawców, którzy nam przygotowują. Te mundury, które są szyte według regulaminów przedwojennych. Są to dokładne kopie. Mamy też kolekcjonerzy w naszej grupie, mają też mundury oryginalne, ale tego się nie używa na co dzień. I ostatnie pytanie, jeszcze jedno do Pana. Ja rozumiem, że członkowie, tak jak powiedzieliśmy, stowarzyszenia to pasjonaci i pewnie na co dzień wykonujący zupełnie inną pracę, tak? Zgadza się, jak tutaj nasz przedstawiciel główny stowarzyszenia stwierdza, w zawodzie mamy wszystkich od grabarza do lekarza, także przedstawiciele zawodów są różnych, różne środowiska. Są i przedstawiciele handlowi, są i nauczyciele, są i prawnicy, są i lekarze. Co takiego jest w historii, że ona przyciąga? Wie Pan co? Chyba na przykład to, że któregoś z naszych członków dziadek zginął w Katyniu, któregoś z naszych członków dziadek służył w tym pułku. To nie tylko powiązania rodziny, to też miłość do historii. Mogę Państwu powiedzieć, że teraz jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dwóch naszych członków stowarzyszenia trafiło do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Po wielu różnych, uciążliwościach, to nie jest tak łatwo dostać się teraz do wojska jak kiedyś. Niemniej kontynuują właśnie służbę. Pasja przerodziła się w zawodowe zajmowanie się wojskiem. Dokładnie tak, a co ważniejsze dla nas, 15 Sieradzka Wsparcia Dowodzenia, z którą zresztą współpracujemy bardzo szeroko, jest jednostką kultywującą tradycję 31 Pułku Strzelców Kaniowskich i nasi koledzy, w tej chwili żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, służą w byłych koszarach 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Także pętla historii z połączenie historii z współczesnością. Pan Jan Książak, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. My także zapraszamy Państwa, naszych widzów, mieszkańców Wielunia na niepodległościowe akcenty w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Tak, zdecydowanie zapraszamy wszystkich Państwa, bowiem wstęp jest wolny na koncert niezwykły, bowiem sześciora artystów ze Śląska wystawi, można powiedzieć, sztukę, ale będą to przede wszystkim arie ze słynnej opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. Będą tam najbardziej znane utwory, więc w tak licznej obsadzie, tym bardziej, że artyści będą występowali w strojach nawiązanych do epoki. Na pewno będzie warto posłuchać, zobaczyć i będzie to dobry moment, żeby akcentem muzycznym w muzeum o godzinie 17:30, podkreślam o godzinie 17:30, dotrzeć do nas i we wnętrzu głównego budynku przy ulicy Narutowicza 13 spędzić około 1,5 godziny. W tym roku nie mogło być inaczej, bo tradycja koncertów w Wieluńskim Muzeum z okazji Święta Niepodległości ma już sporo lat. Tak, jest to rzeczywiście ciąg, cykl różnych wydarzeń muzycznych, szczególnie
w tym dniu albo w okolicach 11 listopada. Są to z reguły koncerty, które są koncertami okolicznościowymi, wpasowanymi w to święto, ale z taką nutą oczywiście optymizmu, bo święto 11 listopada to jest święto wyjątkowo wesołe, mówiące o naszej pięknej karcie, czyli odzyskaniu niepodległości, więc w takim akcencie radosnym zapraszam wszystkich Państwa na ów koncert w dniu 11 listopada, godzina 17:30. Zapraszam serdecznie. Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Iwona Podeszwa, witam. Dzień dobry, witam. W bibliotece oczywiście sporo się dzieje, ale chcę Cię zaprosić teraz na coś artystycznego. Rzeczywiście przed nami kolejne, mam nadzieję, że niezwykłe wydarzenie artystyczno-teatralne. Zapraszamy 19 listopada na godzinę 17, tym razem gościnnie w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury odbędzie się spektakl. Spektakl na podstawie Ferdy Durkę Gombrowicza pod tytułem Niewolnicy Zieleni. Przypomnę, jest to spektakl przygotowany przez koło teatralne, które działa przy naszej księżnicy. Zobaczymy przedstawienie w gwiazdorskiej obsadzie, a mianowicie występują studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani... I oczywiście w roli głównej pani dyrektor też Miejskiej Biblioteki, tak? W spektaklu niestety nie, natomiast z przyjemnością zapowiem i parę zdań powiem o tym spektaklu. Ja się ogromnie cieszę, bo premiera tego wydarzenia odbyła się na uroczystości 50-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Jana Długosza w Wieluniu. Także serdecznie zapraszam. 19 listopada, godzina 17, sala widowiskowa Wieluńskiego Domu Kultury.